Dziękuję pani radnej. Energetyka to samo jeszcze, zapomniałam. Energetyka to samo. Dziękuję pani radnej. Proszę o zabranie głosu pana radnego Jarosława Sidora. Dziękuję panie przewodniczący. Co do energetyki cieplnej, to te koszty miały być tylko od 1 do kilku procent, panie przewodniczący Chojnacki w Koninie. No ale to już wszyscy wiemy, jak to się skończyło. A do tematów. Panie prezydencie, odnośnie jeszcze strefy płatnego parkowania. Tak jak mówiłem tutaj podczas tego punktu, w 2015 roku mieliśmy tak obszerną komisję tutaj w tym budynku, ale na górze w pomieszczeniu odnośnie całej strefy płatnego parkowania. Ona również dotyczyła ulicy Kolejowej. Proszę mi powiedzieć, w związku z przebudową, nie chcę powiedzieć dworca, bo dworca będzie tam mało, i powstającej tam również galerii handlowej w tym miejscu, czy informacje, które ukazały się w 2016 lub 2017 roku, a były przedstawione chociażby przez pana wiceprezydenta Łukaszewskiego o miejscach parkingowych na tej galerii, są aktualne. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jako członek komisji mieliśmy spotkania w związku z budową tej galerii handlowej, gdzie będzie wytyczone centrum do przewozu, jeżeli chodzi o MZK PKS, jak również PKP. Takie informacje padały, ale wiem, że w międzyczasie kilka lat upłynęło od momencia podjęcia decyzji budowy. Czy te miejsca parkingowe rzeczywiście na górze, na dachu tam po prostu powstaną zgodnie z tym, co było kiedyś po prostu przekazane? Dlaczego o tym mówię? No mówię właśnie o tych parkingach buforowych i brakujących miejsc właśnie wzdłuż ulicy Kolejowej, a to jest bardzo ważne. Druga sprawa. Panie prezydencie, taka sprawa gospodarcza. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych rozpoczęło się, powiedzmy, no, lata 2012, 2014, 2016. Miało to wszystko zostać skomunikowane. Bez ronda zakończyło się 14 września, o ile się nie mylę, 2018 roku na wysokości Kleczewskiej. Ale jest inny temat. Chodzi o uzbrojenie tych terenów. Proszę państwa, jadąc od ulicą Przemysłową, skręcając w kierunku Fugo, również została tam wybudowana droga, łącznik do ulicy Brunatnej. Po lewej, po prawej stronie znajdują się działki, odlewnia hutnicza i kilka innych mniejszych przedsiębiorstw, które płacą podatki. Jaki jest problem, panie prezydencie? Uzbrajając te tereny inwestycyjne, nie wykonano tam kanalizacji sanitarnej, ale jest większy problem, jeżeli chodzi o wodę. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej, kiedy to wszystko robiono, odbiorcy czy właściciele tych warsztatów, zakładów pracy mieli wodę dostarczaną z Fugo. Z Fugo się po prostu rozliczali. I wiem, są takie sygnały, że Fugo chce po prostu odciąć tych wszystkich odbiorców, jeżeli chodzi o dostawę wody, z uwagi na to, że ma duże straty. Skąd te straty wynikają, to nikt nie wie, z bardzo prostej przyczyny. Ja jako pracownik PEWiK-u wiem, że mówiąc kolokwialnie, jeżeli chodzi o przyłącza wodociągowe od głównej sieci, która ciągnie się pod ulicą Przemysłową do Fugo, to jest, mówiąc kolokwialnie, sito. A mianowicie nie ma dokładnych mapek i nie wiadomo, jak wygląda po prostu sytuacja w praktyce. Czy miasto pochyli się nad tym problemem i pomoże tym przedsiębiorcom w sprawie wybudowania nowego przyłącza wodociągowego do tych odbiorców,
Chciałbym podkreślić również, że taki problem ma firma Hemat, o której na pewno wszyscy tutaj słyszeli. I ona już w tej chwili na własny koszt od ulicy Brunatnej ciągnie własne przyłącze w długości kilkuset metrów z uwagi właśnie na odcięcie wody przez Fugo. To jest taki temat gospodarczy. Kolejna rzecz, panie prezydencie. Łącznik Brunatnej. 5 sierpnia na sesji nadzwyczajnej poruszyłem sprawę cały czas rozmyślań władz miasta Konina, co wykonujemy. Czyli tunel pod ulicą Okulną, czy też ulicę Paderewskiego. Prawdopodobnie na pewno, to jestem przekonany, braknie na te dwie inwestycje. Możliwe również, że na inne, ponieważ już z inwestycji osiedlowych wypadły pewne zadania. Wiemy, jaka jest sytuacja. Czy podjęto już jakąś decyzję, panie prezydencie, w tym temacie? Nie chcę tutaj mówić, co było przyczyną, ale wczoraj znowu o godzinie 20 po komisji miał śmiertelny wypadek na wysokości ulicy Działkowej. Co przyczyną było, to tak jak mówię, na chwilę obecną nie wiem, ale dowiem się z Wydziału Kryminalnego od osób prowadzących to dochodzenie. To wszystko trwa. Proszę jeszcze raz, panie prezydencie, o pochylenie się nad tym tematem. Ja miałem z panem spotkanie 14 września. Rozmawiałem, jak pan prezydent Kołytkowski wychodził również, ale żadnej informacji nie uzyskałem. Rozmawiałem z kierownikiem biura pana prezydenta Rafałem Duchniowskim 14 września i dawałem konkretne argumenty, tak? I jeżeli jest jakiś opór, to ja przepraszam, że ja mówię tutaj sam, ale tutaj ma pan teraz okazję Wiesław Waniaz o poparcie mi akurat w tym wniosku, gdyż przepraszam za kolokwializm. Zrobimy dobrze dla mieszkańców, podkreślam, zarówno okręgu trzeciego, jak również czwartego. Nie tylko osób, które korzystają z drogi, jeżeli chodzi o mieszkańców Konina, ale również z gmin i przede wszystkim przyjezdnych, bo widzimy, jakie rejestracje poruszają się po drogach miasta Konina. I na koniec, panie prezydencie, taka sprawa, którą chcę już poruszyć, a zadawałem obszerne pytania w związku z tym tematem do pana prezydenta i otrzymałem dwie odpowiedzi, które kompletnie mnie nie satysfakcjonują, z Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Proszę państwa, w tej inicjatywie, jeżeli chodzi o park gminny w Gosławicach, ostatnie zdanie brzmi: realizacja parku wpisuje się w strategię rozwoju miasta jako zielonego miasta energii. Dlaczego to mówię? Bo również na tym obrębie, a mianowicie obręb Gosławice, Maliniec, MZGOiK planuje wybudowanie biogazowni, ale również można powiedzieć dodatkowego zakładu, jeżeli chodzi o spalanie nieczystości. W tej chwili spalania to jest skrót myślowy, zakład utylizacji odpadów komunalnych. Do niego dostarczane są odpady z całego subregionu konińskiego. Spalania ma mocy przerobowej 94 tysiące ton rocznie. Planowany zakład ma mieć mocy przerobowej 112 tysięcy ton rocznie, czyli będzie większy. I do tego zakładu praktycznie i też użyję tutaj
skrótu myślowego śmieci, będą dostarczane z całej Polski, czyli praktycznie, tak jak miałem tutaj w piśmie, z Kutna, z Gniezna, z Koła, drogami, którymi mamy na terenie miasta Konina, ulicą Przemysłową i prawdopodobnie również możliwe, że od północy. Wiem, że w tej chwili trwa procedura planu zagospodarowania przestrzennego. Wiemy również, że MZGiK wystąpił już z pozwoleniem na budowę, ale to wszystko zostało wstrzymane ze względu na pewne uwarunkowania środowiskowe i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. I mam takie podstawowe pytanie w związku z tym, co przeczytałem. Czy transport śmieci z całej Polski, panie prezydencie, transport bioodpadów zwierzęcych, roślinnych, to jest właśnie tym miastem zielonej energii? Bo z jednej strony chcemy zrobić park na Gosławicach, a z drugiej strony mieszkańców będziemy truli. Ja wiem, że są pewne normy, jeżeli chodzi o wydzielenie do środowiska CO2, ale pragnę podkreślić, że te informacje są sprawdzone. Również te normy były przekraczane, jeżeli chodzi o obecny zakład utylizacji odpadów. I dodawając kolejny zakład, gdzie również będą pewne normy i te normy sumując, one już nie będą, mówiąc kolokwialnie, w drabinkach. Proszę, panie prezydencie, wziąć to pod uwagę. Ja wiem, że temat się dopiero rozpoczął i on się tak szybko nie zakończy, bo na pewno będą protesty okolicznych mieszkańców i nie tylko. Nie mówię tutaj o mieszkańcach Gosławi, z Malińca, ale również gmin ościennych, bo wiem, jak wygląda sytuacja z biogazownią, chociażby przy Fugo, gdzie odory z tej biogazowni czuć nawet w niesuszu. Nie mówię już o Malińcu czy o terenach inwestycyjnych. To tyle. Dziękuję ślicznie.